Witam, salonowe wyzwanie. Jak się macie? Dzień doberek. Dzień doberek. Wesoło was witam dzisiaj z samego rana. Ja mam mnóstwo energii, ponieważ jestem na jednodniowym poście i w zasadzie od wczoraj, znaczy od przedwczoraj nic nie jadłem. Od godziny, ostatni posiłek był we wtorek, tak? We wtorek o 18. Wczoraj nic nie jadłem, piłem tylko sok z selera. Dzisiaj już przygotowuję sobie pierwszy sok z selera. I muszę ci powiedzieć, że mam mnóstwo niesamowitej energii, dlatego łączę się z tobą tutaj i po prostu chcę cię zachęcić do tego, żebyś pomimo tego, że jesteś tutaj już z nami na salonowym wyzwaniu, nie zapomniał dołączyć do Wielkiego Postu, do wyzwania naszego Wielkiego Postu, żeby poczuć tą energię, o której mówimy. Ja sobie myję selera, za momencik będę wyciskał sok, ponieważ na Wielkim Poście będziemy pić sok z selera. Nie będziemy przerywać naszego selerowego wyzwania po to, żeby dostarczyć sobie elektrolitów i dostarczyć sobie płynów w takiej najlepszej formie. Także za momencie kumuję selera i będę sobie wyciskał. I pomyślałem, że wczoraj może nie ma ciebie jeszcze tutaj razem z nami na może nie ma ciebie razem z nami na Wielkim Poście. Oj, wybacz. Nie ma ciebie razem z nami na Wielkim Poście i mogłeś nie widzieć wczorajszego live'a. Pomyślałem sobie, że to, co wczoraj gdzieś tam wpadło mi do głowy, pomysł taki na to, żeby w ten sposób się z tobą porozumieć, to zrobię to też tutaj. I bardzo często pytasz, wchodzą nowe osoby i pytają: Mariusz, czy seler pomoże wyleczyć mi to? Czy seler pomoże wyleczyć mi taką chorobę, takie objawy? Czy poprawią mi się wyniki? Czy będę mógł wyzdrowieć? Czy seler to jest dobry na to, a seler jest dobry na to? Muszę wam od razu powiedzieć, bo być może filmy, które zrobiłem do końca, albo inaczej, może filmy, które zrobiłem, za bardzo sugerowały, że będziemy coś tutaj leczyć. Seler nie leczy niczego. Sok selera naciowego nie leczy niczego. A zarazem leczy wszystko. Już rozwijam dlaczego. Jesteśmy przyzwyczajeni, że aby się uzdrowić, potrzebujemy jakichś elementów. Wydaje nam się, że jak zachorowaliśmy, to potrzebujemy tabletki, potrzebujemy jakiegoś zabiegu, potrzebujemy jakiegoś specjalisty do tego, żeby nas wyleczył. I tak samo traktujemy na przykład seler. Tak samo traktujemy olejki CBD. Ktoś przed chwilą raz pytał na Instagramie o olejki CBD. Tak samo traktujemy jakąś osobę, do której idziemy na konsultację. A ja chciałbym ci powiedzieć i sprowadzić cię jakby na ziemię, że tak powiem. Nikt i nic cię nie leczy. Nie ma takiej możliwości, nie ma takich umiejętności, nie ma takich sposobów. Jedyna rzecz, która cię leczy, to własne ciało. Mamy wbudowane mechanizmy w naszym organizmie, które nas uzdrawiają. My jedynie co możemy zrobić, my możemy pomóc naszemu organizmowi zająć się tym uzdrawianiem. I kiedy nasz organizm otrzyma od nas odpowiedni pokarm, czyli będzie mógł łatwo wytworzyć energię, będzie mógł łatwo dostarczyć pokarm do każdej komórki, aby ta mogła tworzyć białka, aby ta mogła się przemnażać, to wtedy będziesz zdrowieć. Jeśli będziemy wprowadzać pokarmy, które będą nas oczyszczać, tak jak chociażby seler naciowy, to wtedy nasze ciało nie będzie musiało się zajmować toksynami, które są w naszym organizmie, ponieważ pokarmy pomogą się oczyścić. I mam nadzieję, że uda mi się kiedyś naprawdę dotrzeć do wszystkich. Będę to robił programy najdłużej, jak się tylko da i po prostu mam nadzieję, że też z tego skorzystasz, że my potrzebujemy tak naprawdę tylko dostarczać sobie energii, jak również oczyszczać swoje ciało. A resztą zajmuje się nasz cudowny organizm. Dlatego seler naciowy nic nie leczy. Seler naciowy dostarcza nam plastrów sodowych. Seler naciowy dostarcza nam odpowiednich składników mineralnych, aby nasze komórki budowały się właściwie, aby komunikacja między komórkami była właściwa. Seler naciowy oczyszcza. Seler naciowy wspaniale oczyszcza nasze ciało. Jest taką cudowną zmiotką, która wyczyszcza elementy, które po prostu blokują uzdrawianie w twoim organizmie. Seler naciowy rozpuszcza tkankę tłuszczową, pomaga rozpuszczać tkankę tłuszczową. A co z tym się wiąże? Pozwala uwolnić toksyny z naszego organizmu. Jak toksyny się uwolnią, to nasze ciało nie będzie zatrute. Dlatego, kochani,
Tak mi przyszło wczoraj do głowy i myślę, że to ma sens. Mam nadzieję, że to ma sens, że seler naciowy nic nie leczy, post nic nie leczy. Żadne soki, żadne elementy, które u nas dostajesz, nic nie leczą. Natomiast leczą wszystko. Uzdrawiają twoje ciało pod kątem usunięcia toksyn, jak również zmniejszenia potrzeby wydatkowania olbrzymiej ilości energii na trawienie. W pokarmach, które uczysz się u nas, w jaki sposób je spożywać, dostarczasz sobie bardzo dużo składników odżywczych. Dzięki temu twoje ciało w końcu ma co jeść. Dlatego nigdy, ale to przenigdy nie rezygnuj z tej drogi. Bo to jest droga, która doprowadzi ciebie do celu. Będzie mnóstwo osób, które będzie cię zachęcać do tego, żeby robić zupełnie co innego. Otworzą następną aptekę internetową i w tej aptece internetowej będą robić cuda. Będą stawać na głowie, żeby ci powiedzieć, jak to nowo odkryty po prostu suplement albo lek będzie cię leczył. Będą stawać na głowie, aby odciągnąć cię od tego, żeby szukać w naturze uzdrowienia. Będą ci mówić, że to pewnie nie działa, albo wręcz przeciwnie, będą ci mówić, że to może ci zaszkodzić. Posłuchaj natury, popatrz, jak robią to zwierzęta. Jesteśmy jednym z gatunków na Ziemi. Zwierzęta, kiedy są chore, to nic nie jedzą. Dlatego Wielki Post. Jeśli jesteś chory, to po prostu nie jedz. Pijemy soczek selera. Ja wycisnąłem. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, było wartościowe. I mam nadzieję, że wskoczysz na selerowe wyzwanie. Przepraszam, na Wielki Post, ponieważ jest jeszcze cały czas, żeby można było dołączyć. Koniecznie wskakuj, dołączaj do nas. I życzę ci cudownego dnia. Ja za momencik piję sok selera. Mam nadzieję, że ty też. Cześć.